List intencyjny w sprawie przejęcia przez samorząd województwa podlaskiego skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie podpisano już w kwietniu 2021 roku w Łomży. Natomiast umowa o przekazaniu muzeum i odebranie symbolicznych kluczy to ostatni krok w procesie przejęcia zarządu nad skansenem kurpiowskim imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie, jednym z najatrakcyjniejszych zabytków regionu. Zarząd województwa uznał, że muzeum jako samodzielna jednostka będzie miało lepsze perspektywy rozwoju, większy dostęp do edukacji i wyższe finansowanie. W ostatnich latach troszeczkę podupadła działalność skansenu w Nowogrodzie. Chcemy to przyspieszyć, rozwinąć nowoczesne metody zarządzania, ale też i bardziej rozbudować prace badawcze, bo kultura kurpiowska musi być bardzo dobrze zdiagnozowana i przedstawiona turystom, zwiedzającym, naukowcom. Tu będzie baza takiej dyskusji, płaszczyzna do wymiany zdań. I myślę, że do zobaczenia od kuchni kultury kurpiowskiej, jak to bywało, będziemy chcieli ulepszać zbiory, też bardziej ubogacać wydarzenia kulturalne. Skansen został założony w 1927 roku przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię z Klukowskich pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do niedawna był częścią zarządzanego przez samorząd Łomży Muzeum Północno-Mazowieckiego. Pomysł, aby wydzielić skansen ze struktur łomżyńskiego muzeum i utworzyć samodzielną instytucję, nad którą nadzór pełniłoby województwo, zrodził się kilka lat temu. Zabiegały o to władze Łomży i województwa. Dla miasta utrzymanie instytucji było zbyt dużym wyzwaniem finansowym. Liczymy też, że to będzie pozytywne impuls do tego pięknego miejsca, że będzie coraz bardziej piękniało, jeszcze w większy sposób będzie pokazywało kulturę, tradycje, obyczaje społeczności kurpiowskiej. Zwolennikiem zmiany właścicielskiej skansenu od lat jest wicemarszałek Marek Olbryś, którego dziadek Bolesław Olbryś współpracował z Adamem Chętnikiem, założycielem obiektu. Również wnuk założyciela skansenu, Jacek Chętnik, jest przekonany, że zmiany dokonane w instytucji poprawią jego kondycję i pozwolą na rozwinięcie skrzydeł. Ta jednostka ma szansę wrócić do swojej roli, do roli, jaką miała, jak mój dziadek ją zakładał i jako dla niej zakładał, jakie ona ma mieć znaczenie dla regionu, co robić, jakie przesłania spełniać. I myślę, że z czasem, mam nadzieję, na bazie dobrej roboty, jaka nas czeka w tym skansenie, Kurpie i region kurpiowski będą sobie uświadamiali znaczenie tego skansenu, albo inaczej, tego rodzaju ośrodka kultury, który może emanować swoją działalnością na innych. Skansen kurpiowski to park etnograficzny o powierzchni prawie 4 hektarów, położony na skarpie, z której rozpościera się widok na Narew i wpadającą do niej Pisę. Ważny dzień dla Nowogrodu, ważny dzień dla skansenu kurpiowskiego, ważny też dzień dla społeczności kurpiowskiej w województwie podlaskim, ale też w sąsiednim mazowieckim, gdziekolwiek społeczność kurpiowska jest, myślę, że obserwuje nas dzisiaj bacznie. Ważny też dzień dla województwa podlaskiego. Wzmacnia się dzisiaj moim zdaniem potencjał turystyczny, kulturowy, muzealny województwa podlaskiego, tę wyjątkową placówkę. To jedno z najstarszych muzeów na wolnym powietrzu. Drugie co do wieku w Polsce, dzieło życia wybitnego regionalisty, etnografa, wielkiego patrioty i Polaka Adama Chętnika. Spotkanie w Nowogrodzie podczas oficjalnego przekazania kluczy do muzeum miało prawdziwie świąteczny charakter. Jesteśmy u siebie! Zebrali się przedstawiciele gmin kurpiowskich, m.in. Turośli, Nowogrodu i oczywiście Zbrójnej. Jak mówił przewodniczący Związku Kurpiów, skansen w Nowogrodzie to jest największa wartość, jaką mamy, bo na Kurpiach kultura zachowała się oryginalna, nie jest odtwarzana, dlatego musimy ją mocno cenić. Adam Chętnik, założyciel tego skansenu, mawiał, że im więcej jesteś Kurpiem, tym więcej jesteś Polakiem. Także to musimy o tym też pamiętać. Druga rzecz, to też właściwie część osób wie, że kiedy Adam Chętnik, mogę powiedzieć w cudzysłowie, ładował własne pieniądze i zakładał ten skansen, wielu pukało się w głowę i mówiło, gdzie ty inwestujesz, gdzie ty wydajesz swoje pieniądze, lepiej żebyś jakiś tam młyn zbudował, jeden czy drugi, będziesz miał więcej pieniędzy. Młyny nie przetrwały, skansen, Bogu dzięki, wielu wspaniałym ludziom jest i myślimy, my Kurpie, że będzie długo, długo jeszcze służył. Goście otrzymali encyklopedię kurpiowską, której wydanie zostało sfinansowane przez samorząd województwa podlaskiego.
Od 1 czerwca bieżącego roku wpisany jest do rejestru instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa podlaskiego. To Centrum Kultury Kurpiowskiej Północno-Wschodniej Polski. Dziś do tej koci na koła zawitały, potrawy z okrasą będą przyrządzały. Nasz region Podlaski wielokulturowy, na nowe wyzwania zawsze jest gotowy. Tradycyjne smaki, które dobrze znamy, z Karolem okraso dzisiaj wzbogacamy. Przełamane smaki dzisiaj skosztujemy, do swoich środowisk wszyscy zawieziemy. Tradycja podlaskiej kuchni w nowoczesnej odsłonie. Karol Okrasa, znany mistrz kuchni i honorowy ambasador województwa podlaskiego, przeprowadził warsztaty kulinarne w restauracji Alumnat w Tykocinie dla członków kilkunastu kół gospodarstw wiejskich z powiatu białostockiego. Wydarzenie zorganizował podlaski samorząd, a udział w spotkaniu wziął wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. Motywem przewodnim przedsięwzięcia było wykorzystanie produktów lokalnych w kuchni oraz złamanie tradycyjnych przepisów nowymi smakami. Gratuluję Wam przede wszystkim tego, że jesteśmy dzisiaj wszyscy razem w tym miejscu, w pięknym Tykocinie nad Narwią. Te warsztaty zorganizowaliśmy dla Was, ponieważ jesteście naszym oczkiem w głowie i chcemy promować nasze produkty lokalne, naszych producentów lokalnych, którzy są zrzeszeni w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Jak podkreślał Karol Okrasa, kuchnia to jeden z podstawowych elementów promocji kultury podlaskiego. Dzisiaj rzeczywiście jeden z tych elementów, który wydaje się być podstawowym elementem, jeśli chodzi o promocję kultury Podlasia. Wy, jako ciało nadzorcze i słuszne, które może w tę stronę właśnie iść i pokazywać, jak mamy piękną krainę i region, przez pryzmat tego, co wszyscy kochamy, czyli dobrego smaku. A ten smak zawsze jest oparty o produktach. I bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy gotowali na bazie produktów lokalnych, produktów regionalnych, produktów stąd, które przesycone są i tym powietrzem, i tym słońcem, i tym klimatem, i tą naturalnością. I wydaje mi się tym czymś, co zawsze świadczy o charakterze gościnności podlaskiej. To słynne hasło, które ja słyszałem wielokrotnie u siebie w domu, a urodziłem się na geograficznym Podlasiu. Gość w dom, Bóg w dom. I wydaje mi się, że zawsze jak tutaj jestem, zawsze jak tutaj przyjeżdżam, a z przyjemnością wracam, to nigdy jeszcze nie byłem w stanie zjeść tego wszystkiego, co przygotowałyście, czy przygotowaliście. Więc polecam wszystkim, żeby przyjechać, niezależnie od pory dnia, roku, czy się ktoś zapowiadał, czy się nie zapowiadał, to kompletnie nie ma znaczenia na Podlasiu. Natomiast Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina, stwierdził, że warsztaty to świetna promocja miasta. Turyści zapamiętują bowiem Tykocin nie tylko z zabytków, ale i ze smaku. To jest dla nas szczególnie ważne, bo dzisiaj Tykocin jest słoneczny, dzisiaj Tykocin jest piękny, ale i będzie dodatkowo smaczny. Wasza obecność tutaj daje dowód też tego, że nie jest nam i wszystkim tutaj obecnym obce to, co jemy, czym żywimy się i z czego przygotowujemy nasze potrawy. Ja się bardzo cieszę, że w ten sposób odbywa się również promocja tego miejsca, odbywa się promocja i obiektu, i samego miasta. Nie mogłem sobie lepiej wymarzyć, bo turyści, którzy przyjeżdżają i odwiedzają Tykocin, to nie tylko zapamiętują go z zabytków, ale również zapamiętują go ze smaków. Promocja województwa poprzez nasze miejsce to jest coś, co każdy burmistrz, wójt, czego oczekuje, a jeżeli to już ma, to tylko się można z tego cieszyć. Warsztaty zostały zorganizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach przedsięwzięcia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod nazwą Promocja Przetwórstwa oraz Produktów Lokalnych i Regionalnych w Województwie Podlaskim. Nietypowy prezent na Dzień Dziecka otrzymali najmłodsi mieszkańcy Śniadowa. Lokalny samorząd zakupił pierwszy w województwie podlaskim przeznaczony do transportu uczniów autobus całkowicie zasilany energią elektryczną. Poprzedni był mocno wyeksploatowany, to autobus 20-kilkuletni. Stąd też, kiedy pojawiła się informacja o konkursie, gdzie dofinansowywane są autobusy elektryczne, ekologiczne, zastanawialiśmy się, czy taki oto pojazd napędzany w sposób ekologiczny poprzez baterie
sprawdzi się w naszych warunkach. Co się okazało, bo ten autobus stojący tutaj za mną jeździ po naszych drogach już od 7 kwietnia. Dzisiaj go oczywiście oficjalnie przekażemy dzieciakom, ale mogę już powiedzieć, że w bojach się zaprawił, sprawdza się. Jest to naprawdę ekologiczny, nowoczesny autobus i przede wszystkim bezpieczny. Mam nadzieję, że przez długie, długie lata będzie dowoził nasze dzieciaki. Cieszą się, bo oprócz tego, że jest ekologiczny, no to jest nowoczesny, więc i wyposażeniem, jak również komfortem zadowala dzieciaki. Gmina Śniadowo jest pierwszą w województwie, która skorzystała z tego typu projektu. Jedną z pierwszych w Polsce, która zakupiła samochód elektryczny po to, aby przewozić dzieci do szkoły. Cieszę się, że ekologia towarzyszy nie tylko na lekcjach, ale jest potem stosowana w praktyce. To w dużej mierze zasługa pana wójta. Do zespołu szkolno-przedszkolnego uczęszcza 466 uczniów, z czego 260 korzysta z dojazdów organizowanych przez gminę. To 3 kursy z rana i 3 po południu. Dzisiaj jest takie oficjalne przywitanie tego prezentu tak naprawdę, bo zaproponowaliśmy uczniom naszej szkoły konkurs na nadanie nazwy. Uczniowie naszej szkoły jeżdżą 3 autobusami. Do tej pory nazwy wszystkim autobusom nadawali. Teraz mamy autobus nowy, który jeszcze takiej nazwy nie posiada. Zanim rozstrzygnięto szkolny konkurs na imię nowego autobusu, pojazd został poświęcony i otrzymał imię Śniadobus. Poświęcenia zeroemisyjnego nabytku dokonał ksiądz Tomasz Wilga, proboszcz parafii w Śniadowie, a goście obejrzeli Śniadobus od środka. Matką chrzestną autobusu została uczennica Lena Dymerska z 6 klasy. Wychowawca nam powiedział, żebyśmy po prostu wzięli udział w tym konkursie i zaangażowaliśmy się, żeby wymyślić jak najlepszą nazwę. Nazwę wybieraliśmy klasowo, głosowaliśmy i było kilka takich różnych właśnie, myślę, ciekawych nazw. Na przykład ekobus, elektrobus, ale ostatecznie wybraliśmy właśnie Śniadobus. Gmina Śniadowo stawia na ekologię oraz edukację ekologiczną. To jedyny autobus elektryczny, który dowozi dzieci w naszym województwie. I to z pełnym szacunkiem do samorządu gminy Śniadowo, ponieważ ten samochód to jest tylko symbolem tak naprawdę, który spełnia swoją rolę użytkową. Ale jak widziałem, dzieciaki bardzo chętnie sięgają po ochronę naszego klimatu i są konkursy, interesują się. I to jak w szkole się zaszczepi taki ten pęd do ekologii, do poszanowania przyrody, to potem to będą efekty w życiu dorosłym. Wicemarszałek Marek Olbryś został przez organizatorów festynu zaangażowany do pracy. Wspólnie z senatorem Markiem Adamem Komorowskim i posłem Kazimierzem Gwiazdowskim pełnili obowiązki jurora konkursu na proekologiczny transparent z hasłem. Komisja zgodnie uznała, że najlepsze dzieła to Nie śmieć w lesie, bo las tego nie zniesie z młodszych klas oraz Nie bądź ślimak, dbaj o klimat ze starszych. Jest fajnie, bardzo fajnie. Nie spodziewaliśmy się tego. Koszt pojazdu to 2 200 000 zł. 80% tej kwoty pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 400 000 to wkład własny gminy. Autobus po około 8-godzinnym ładowaniu może przejechać 300-400 km. Ma 50 miejsc i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Dobra współpraca tutaj osób, które zaangażowane były, czyli pan poseł Gwiazdowski, pan minister Dariusz Piątkowski, moja skromna osoba, jakby gdzieś tam współdziałaliśmy na rzecz tego, żeby ten autobus mógł być zakupiony. Jest to pierwszy w województwie i drugi w skali kraju, jeśli chodzi o pozyskany na rzecz takich mniejszych gmin, bo to, co dzisiaj pan minister Piątkowski też powiedział, w większości tego typu elektryczne autobusy trafiają do większych aglomeracji, gdzie jest łatwiej zatankować, naładować tego typu autobusy. Natomiast gmina Śniadowo również odważyła się. Fajnie, że w ramach tego zakupu autobusu. Dodatkowo również przy gminie powstała stacja do ładowania tego typu autobusu. On pozwala na przejechanie blisko 350 km, więc na potrzeby gminy jest to wystarczająco. Dzisiaj przedstawiciel firmy również powiedział, że po tych kilkunastodniowym użytkowaniu tego autobusu 30% również sama jazda autobusu powoduje, że te baterie się ładują. Więc to pokazuje, jak bardzo ekologiczny jest to zakup wykonany na rzecz gminy, która również spowoduje, że będą obniżone koszty co do funkcjonowania. Pozwoli to na co najmniej 10 lat eksploatowanie tego typu auta, to też również jest jakby istotny czynnik dla takiej gminy. Gośćmi śniadowskich samorządowców i dzieci byli także wojewoda Bohdan Paszkowski, starosta łomżyński Lech Szabłowski, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych.
Dotacje w łącznej wysokości 430 tysięcy złotych otrzymało kilkanaście programów prozdrowotnych realizowanych przez podlaskie NGOsy. Marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę w tej sprawie. Staramy się, aby tych środków z roku na rok przybywało, ale też jak widać po tym konkursie, który odbył się w tym roku, no, Państwa pomysłów jest coraz więcej i pomysłów na to, jak promować zdrowy tryb życia, jak promować kwestie ochrony zdrowia, dbania o zdrowie, no, jest coraz więcej i to niezmiernie cieszy. I za te wszystkie projekty, tu zwracam się już do Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że te projekty zostaną wykorzystane zgodnie z tym, co Państwo napisali i w tym w zakresie mogę wprost powiedzieć, że o zdrowie naszych mieszkańców nie musimy się martwić, bo widać, że Państwo naprawdę macie przeróżne pomysły, jesteście bardzo kreatywni i to niezmiernie cieszy. Także dziękuję za te wszystkie wnioski. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie podpisało 14 z 17 dotowanych organizacji. Dofinansowanie w tegorocznym rozdaniu otrzymały bardzo różne projekty. Wśród nich między innymi działające przy Białostockim Centrum Onkologii Stowarzyszenie do Walki z Rakiem. Przedsięwzięcie czysto sportowe, jak na przykład badminton w zapobieganiu postępowi wad krótkowzroczności u dzieci, realizowany przez Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Baders Club, to też projekty skierowane do osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, jak na przykład projekt Zdrowa Młodzież, Zdrowe Społeczeństwo Fundacji EGO. Jeszcze innym pomysłem na promocję zdrowego stylu życia jest organizowany już po raz czwarty przez parafię Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Kozińcach rodzinny festyn medyczny. Natomiast Caritas Diecezji Łomżyńskiej otrzymało wsparcie na wyjazdowe, bezpłatne warsztaty prozdrowotne dla seniorów. W tym roku konkurs, tak jak właśnie mówił pan marszałek Kosicki, cieszył się bardzo dużą popularnością, dlatego postanowiliśmy zwiększyć pulę środków do kwoty 430 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że powyższe środki, dotacje będą bardzo dobrze wykorzystane i przyczynią się do poprawy zdrowia właśnie wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Także gratuluję i życzę powodzenia. Wśród dofinansowanych działań znalazły się też projekty skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, programy radiowe, warsztaty i wykłady.